tutaj, wiecie państwo, śpiewa Był taki ktoś. Był taki ktoś. Może powrócisz tu, powrócisz tu. No i podoba się jak to minie trochę czasu. I słowa są nieaktualne w piosence, bo tak, ludzie żyją krótko. Także widzicie państwo, był taki ktoś, był taki ktoś. Powrócisz tu, powrócisz tu. A jak tak człowiek krótko żyje, to czy to jest sens gdzieś powracać? Czy to jakikolwiek jest sens gdziekolwiek powracać? No. Także widzicie państwo, gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokuncita Barbie Baby Lounge Trimestra, powstaje pytanie, czy to jest sens gdziekolwiek powracać. Nasz człowiek nie ma czasu, ludzie się spieszą na klatkach, w tych blokach, tu się buduje, tam się buduje. Ogromne bloki, ludzie się nie znają, znać się nie chcą. A katolicy są kłótliwi. Teraz jak modlą się. Dlaczego my mówimy, żeby lepiej, żeby katolicy poszli się modlić? Chrystus i Maria, po to, żeby się zachowywali. Nawet Biblia mówi, że i poganie, którzy prawa nie znają, często z natury czynią tak, jak prawo, czyli zakon nakazuje sami dla siebie poprawić. Czyli nawet ludzie, którzy w Boga nie wierzą, ateiści, świeccy, często i nieraz są lepsi niż wierzący, tacy moherowi mówią, że do kościołów wchodzą, potem wychodzą i apiać to samo robią. Idzie do spowiedzi, wyznaje grzechy i potem swoje robi, swoje. Często mamy różne pytania. Prosili tam, możecie państwo zaglądnąć, co na ten temat mówi katechizm Kościoła katolickiego. Moja koleżanka. Dlaczego? O tym wspominam. Dlaczego? Bo ona podkreśla. Problem zaczyna się często z niewiedzy. My powinniśmy pogłębiać swoją wiedzę religijną, również książki odpowiednie czytać. Dlaczego nie studiować? W Radiu Maria jest możliwość ogromna. To jest uniwersytet. To jest uniwersytet, naprawdę potężny uniwersytet. Zobaczcie państwo, jak istnieją różni specjaliści są w tym radiu. Ilu wybitnych ludzi, profesorów, specjalistów w różnych dziedzinach i różne dziedziny poruszamy. Po prostu wszystko, co dotyka człowieka w naszej sytuacji polskiej, co dotyka nas Polaków, co może być dla nas problemem. Także sprawy religijne sprawy, jeżeli tu się nie rozwijamy i nie mamy wiedzy odpowiedniej, mogą być po prostu dramaty. I to się od tego się zaczyna, tak, od tego się zaczyna, proszę państwa, cały problem, często odejście od Pana Boga. Lecieliśmy samolotem z ojcem Grzegorzem moim, różni Polacy lecieli. Także, i jeden człowiek przychodził do mnie, rozmawiał ze mną, później z ojca Grzegorza i mówi, że on nie chodzi do kościoła. On tak, a czy pan się modli w ogóle? Tak, a jak się pan modli? No, śpiewam sobie tą piosenkę. Nie boję się, gdy ciemno jest i tak dalej. To jest piosenka dla dzieci. Rozumiem, można i tak, ale nasz rozwój powinien być dostosowany do wieku również, do wieku. Dlatego katechizm, jeszcze raz katechizm, to jest podstawa. Branie Pisma Świętego do ręki, modlić się Pismem Świętym, rozważać, fragment odczytać, najpierw przedtem poprosić Ducha Świętego o światło, odczytać, rozważać, co Panie chcesz mi przez to powiedzieć, przez to Twoje słowo. Dzisiaj proszę
człowiek obrazem Boga. Człowiek obrazem Boga. Godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu jej na obraz i podobieństwo Boże. Tak człowiek został stworzony. I wypełnia się ona w powołaniu tej osoby, czyli człowieka, do boskiego szczęścia. Jest właściwe istocie ludzkiej, że w sposób dobrowolny dąży do tego wypełnienia, do tego szczęścia, do tego życia na obraz Boży, noszenia tej godności w sobie, zachowania tej godności. Osoba ludzka przez swoje świadome czyny dostosowuje się lub nie do dobra obiecanego przez Boga i potwierdzonego przez sumienie moralne. Że chłopak był w domu dziecka, no gdzie nie mu dadzą mieszkanie. Właśnie. Człowiek obrazem Boga. Nie dadzą. Chrystus właśnie w objawieniu tajemnicy Ojca, Jego miłości, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Nie dadzą mieszkanie, Wychowawczyni odsłania przed nim jego najwyższe skandal w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Sławie. W Chrystusie, który jest obrazem Boga niewidzialnego, człowiek został 18 lat. Stworzony opuścił ośrodek opiekuńczy bez grosza. I podobieństwo Stwórcy. W Chrystusie, Odkupicielu i Zbawicielu, obraz Boży, zniekształcony w człowieku przez pierwszy grzech, przez grzech pierworodny, został odnowiony w swoim pierwotnym pięknie, uszlachetniony łaską Bożą. Obraz Boży jest obecny w każdym człowieku. Jaśnieje we wspólnocie osób na podobieństwo jedności osób boskich między sobą. Osoba ludzka, obdarzona duchową i nieśmiertelną duszą, jest w ziemi jedynym stworzeniem, które Bóg chciał ze względu na nie sam. 20 tysięcy, no może miało. Od chwili swego poczęcia ta osoba ludzka jest przeznaczona do szczęścia wiecznego. To będzie miał dla siebie. Oczywiście człowiek może nie przyjąć tej drogi. Ale że cholera nie dadzą w tej Polsce. Całe życie opowiada się za. Nie dadzą mieszkania dziecku. Przykładem tego opowiadanie się za Bogiem i za szczęściem jest Maryja. Przecież niby mówią, że dają mieszkanie. Według Twego słowa. Nie dają. Właśnie w naszym życiu to fiat. Niech mi się stanie. Według Twego słowa. Oto jestem. Dają mieszkanie. Jestem Twoją służebnicą. Powiedziała Maryja. My też możemy powiedzieć, jestem Twoim sługą, jestem Twoim dzieckiem. Boże, Ojcze, prowadź mnie. Niech się stanie tak, jak Ty chcesz. To są stare czasy. Osoba ludzka, obdarzona duchową i nieśmiertelną duszą, jest na ziemi jedynym stworzeniem. Jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na to samo, to na nie samo, na to stworzenie. I pragnie jego szczęścia. Jest przeznaczona osoba ludzka do szczęścia wiecznego. Osoba ludzka uczestniczy w świetle i mocy Ducha Bożego. Dzięki rozumowi jest zdolna do zrozumienia porządku rzeczy ustanowionego przez Stwórcę. Dzięki swej woli jest zdolna kierować samą z siebie do swojego prawdziwego dobra. Swoją doskonałość znajduje w poszukiwaniu i umiłowaniu rzeczy prawdziwych i dobrych. 20 tysięcy. Co my tu jeszcze mamy w naszym jest radiu? Jest zdolny ale do tego człowiek. To KFM, Eurofunkcita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Chociaż ciągle skandal w jego sercu jest ten głos wychowawczej sławnie. Wychowawczyni ukradła mi 20 tysięcy. Krystian Mikulski, 18 lat, ze Sławna. Życia sławnie to było, tak. Województwo zachodniopomorskie oskarża wychowawczynię ośrodka, którego był pod opiecznym o kradzież pieniędzy. Kobieta, która była jego opiekunem prawnym, miała wyczyścić mu konto z wpływającej co miesiąc renty po zmarłym ojcu. Obrazu Boga. Człowiek
sprawą zajmuje się prokuratura. Pan Jezus, który przyszedł na ziemię, Państwo zobaczą. Ojciec niebieski posłał do Pewnie zabrali mieszkanie. Pan Jezus nie mówi, on miał może 17 lat, czy ile. Chłopak. Zrobili go bezdomnym w Polsce. Bo nie ma mieszkań. Nie ma tam, no to do ośrodka nie wytrafił, to niby jest mieszkanie. Ale przecież to mieszkanie dawno było zabrane. A tak samo jak ta Eszka Laskowska, która mieszkała na lotnisku Okęcie Chopina z tym Dawidkiem, to teraz przez przypadek, ten Rydzyk co gada, to przecież gada głupoty. Proszę Państwa, mieszkała dobrych kilka lat na lotnisku Okęcie Chopina z tym Dawidkiem, swoim synkiem, młodziutki miał 17, on miał 18 lat, tak, Dawidek, ale młodziutkie to takie widać. No. I wybierała kanapki ze śmietników, co tam leżało na lotnisku, jadła. No i dzięki temu mogła przeżyć tam, przecież miała dach nad głową, pomimo że i policja ją wyganiała, policja obowiązki swoje pełni, ale policja jest niemiłosierna, a żołnierze jeszcze gorsi. Także obywatel polski może czuć taką nienawiść nawet do tych zielonych, jak to ona wciąż mówiła. No myśmy tam też siedzieli trochę u znajomych w barku Bistro Klein, no i tam Epkę zapraszam na latę, ona lubiła latę, kawę. To życie moralne. Dobry. Życie moralne. Jak kierownika znajdę budowy? No i jest kierownik, dla jakiego pan chce do sobiska? Właściwego, zgodne z moralnością, z przykazaniami, świadczy godności osoby. A to pan poczeka, się spytam. Dobra. Człowiek stworzony przez Boga w sprawiedliwości. Zaraz. Za potrzebem złego od początku dziejów nadużywał jednak tej swojej wolności. Uległ pokusie i popełnił zło. Na terapia nie, tak? Zachowuje pragnienie dobra, ale jego natura nosi ranę grzechu pierworodnego. Stał się skłonny do zła i podatny na błąd. Ochrona pani Sławka. Człowiek jest sobie samym podzielony. Stąd całe życie ludzi, czy to indywidualne, czy też zbiorowe, okazuje się dramatyczną walką pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy światłem i ciemnością. Jest to w nas video meliora probo quae deteriora sequor. Widzę rzeczy lepsze, a próbuję je, ale idę za gorszymi. Jest to ciągłe ściąganie w dół człowieka, w dół. I człowiek może też źle wolność pojąć. Może pojmować wolność jako samowolę. Rób co chcesz. Hulaj dusza, piekła nie ma. Istnieje też taka pokusa i niejednokrotnie człowiek idzie za tym. Trzeba wszystko robić. Trzeba oczywiście uczyć człowieka, przekazywać mu całą prawdę z wielką cierpliwością, z miłością. Tak przekazywać, żeby on zechciał to przyjąć w taki sposób. Nawet sposób jest bardzo ważny, w jaki przekazujemy prawdę. Żeby przyjął prawdę, że tylko w kierunku dobra. Jestem wolny do miłości, do prawdy, nie od miłości, od prawdy. Miłość w rozumieniu takim, jak nam przekazuje cała kultura chrześcijańska. Nie w języku takim, o takiej zawartości, jak przekazuje zły. Więc wolność do przyjęcia Pana Boga. Nie wolność od. Chrystus przez swoją mękę wyzwolił nas od szatana i od grzechu. Wysłużył nam nowe życie w Duchu Świętym.
Jego łaska odnawia to, co zniszczył grzech. Ten, kto wierzy w Chrystusa, staje się dzieckiem Bożym, synem Bożym. Dzieckiem Bożym. To przybrane synostwo wymienia go, przemienia go, pozwalając mu iść za przykładem Chrystusa. Uzdalnia go do prawego działania i do czynienia dobra. W zjednoczeniu ze swym Zbawicielem uczeń osiąga doskonałość miłości, świętość. Życie moralne, które dojrzało w łasce, rozciąga się na życie wieczne w chwale nieba. Właśnie to życie na ziemi jest dojrzewaniem, dojrzewaniem w łasce Bożej, przyjmowaniem ciągle tej łaski i stąd później będzie konsekwencją tego życia, będzie życie wieczne w chwale nieba. Tak, człowiek ma niezwykłą godność. W naszej ojczyźnie bardzo jakoś takie mocne jest poczucie, pamięć o tym, że ma być w życiu Bóg, honor i ojczyzna. I gdy popatrzyłem, jak komuniści ucięli z tego, z tej naszej dewizy Polaków, usunęli Boga, tylko honor i ojczyzna, i gdy popatrzyłem na to, jak to życie wygląda praktycznie w tej ideologii komunistycznej, to nie tylko Boga odrzucili, ale i ojczyzna nie liczyła się i honoru też nie było. Także Bóg daje nam niezwykłą godność. To jeszcze jest coś więcej niż honor. Mamy to poczucie godności. I stąd jest to poczucie także honoru. To z Boga jest. Myśmy to czuli, myśmy zostali tak wychowani i dzięki Panu Bogu, że właśnie tak. To jest, mamy za co dziękować Panu Bogu. Na pewno za to, że jesteśmy, żyjemy w tej szerokości geograficznej, w której przyszedł Chrystus do naszego narodu ponad 1050 lat temu. To jest coś niesamowitego. Uroczyście przyszedł wtedy, na sposób państwowy, powiedzielibyśmy, już wcześniej na naszych terenach działali wielcy ewangelizatorzy. Ta chrzcielnica w Wiślicy na to nam wskazuje. Tak, mamy za co dziękować i szanujmy w sobie tę godność. Tę godność niszczymy przez zło, przez grzech, przez tą brzydotę, przez to trwanie w tej brzydocie. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę wielkiego wzrostu ducha. To właśnie z tego poczucia godności, rozwijanie w sobie tej rzeczywistości powoduje, że człowiek staje się arystokratą ducha. Bądźmy wszyscy właśnie takimi, dążącymi do tego, żeby być coraz bardziej arystokratami ducha. Wysłuchali Państwo powtórzenia wczorajszej katechezy. Ty śpisz spokojnie wtulony w sen. Także proszę Państwa, o dzieciach mówimy, a dzieci w Polsce okradają.